Oj, dzień dobry w kolejnym pięknym dniu. Co prawda chłodno, 6 stopni, ale świeci słońce, bezchmurne niebo. Zapowiada się bardzo fajnie. Piątek. Ja teraz zacząłem pracę, oczywiście troszeczkę za późno niż powinienem, ale to tak jest zawsze, jak jadę z domu, to troszeczkę za późno wyjeżdżam. Ale też z drugiej strony przez to, że w miarę opłukałem auto, no po prostu tak szybko na stacji, tyle o ile. Ważniejsze, że koła mam czyste, to mi się podoba. No i wiadomo, no kabina całą, nawet plandekę przeleciałem z taką tą aktywną pianą. Najpierw i potem po tym kerszerem, tym ala kerszerem, ale no wiadomo, że to samochód nie jest umyty, co zwłaszcza widać po szybie. Jak zjadę na miejsce, będę szybę jeszcze czyścił tutaj go w środku za zewnątrz. Wątpię, żebym miał czas po południu, żeby go normalnie na myjnię zwykłą wjechać go umyć. To już będzie musiał kierowca w tygodniu, jak będzie miał czas i możliwość na myjnie, żeby go porządnie blandekę wymyć i tak dalej. Teraz jest chociaż opłukany, koła ma czyste, strasznie mnie denerwuje, nienawidzę, jak ma taki samochód całe te brudne koła, czarno od klocków. Teraz jako tako wygląda, po prostu normalnie, w miarę normalnie, nie jest taki oblepiony błotem i ma ładne koła, tak jak już mówiłem. Lecę do tego Szczecina na rozładunek, potem ładuję. Mam 3 godziny różnicy między teoretycznie godziną a rozładunku i załadunku, także powinno się udać. Co ja robię? Zobaczcie, to przecież to nie tu, jadę dalej. Przyzwyczajenia na autostradę. Także dzień w sumie fajny, prosty. Bo i miejsce rozładunku znam, i miejsce załadunku znam. I jak załaduję, no to już jadę do domu. To jest ładunek na poniedziałek rano w Poznaniu na zrzutkę. I no już to pojedzie, mam nadzieję, kierowca normalnie rozładuje ją, znaczy naczepę. No i jakiś tam, mam nadzieję, kolejny ładunek się uda znaleźć, czy tam zorganizować. Zobaczymy, co się w ciągu dnia okaże. Jeszcze się nie kończy ta moja praca na Iveco, no bo jeszcze jadę cały dzień dzisiaj. Ale fajnie, no naprawdę. Ogólnie podsumowując, tak jak wczoraj mówiłem, ma swoje wady, ma swoje zalety, jeszcze będę do nich się pewnie wracał, ale ogólnie przyjemnie się nim jedzie i spoko samochód. Wiadomo, no, to nie jest to królowa szos, ani jakiś król komfortu, ale fajny po prostu wół roboczy, któremu mimo wszystko moim zdaniem można zaufać, odpłukać. Nie mieliśmy z nim większych problemów właściwie, aż się nie chcę wierzyć, ale żadnych problemów nie mieliśmy z nim poza jednym przypadkiem, kiedy zauważyłem, że jest jakiś delikatny wyciek pod samochodem. Najpierw patrzyłem raz, kierowca przejął z trasy, mówię, a coś tak tutaj mokro, ale był po myjni, bo może nie wyschło. Potem kolejny tydzień znowu, czyli to w myśl zasady jeździć, obserwować. Mówię, no to już podejrzane. No i faktycznie kabina do góry, i się okazało, że zrobił się delikatny wyciek płynu chłodniczego i cała naprawa polegała na tym, że po prostu dokręcić wąż na opasce takiej zaciskowej się poluzował i tam delikatnie sobie kapał. No i odpukać to wszystko. Nic więcej się nie dzieje. No. Także muszę powiedzieć, że w tym przypadku jestem zadowolony. Jak pierwszą trasę nim jechałem, zupełnie pierwszą trasę, jak go odebrałem, nie wiem, w sobotę, na chwilę to jeszcze opowiem, odebrałem go z serwisu w sobotę i poniedziałek jechałem nim w trasę do Niemiec. No. Jak dziad, to dziad, nie ma, że tam jakieś przestoje czy coś. To się radio wyłączyło, nie, przepraszam. Także, mówię, pierwsza ta trasa w ten poniedziałek, no to się to, radio się nie chciało włączyć. Zawiesiło się na Iveco, zawiesiło się, taki napis Iveco się pojawia, jak się to radio włącza, no i radio nie działa. No to sobie myślę, no fajnie, zaczyna się, super. W ogóle też jeszcze było tak, że tam, teraz nie pamiętam, chyba kabel od ABS-u nie pasował, nie było go, nie wiem jak to, no co, jakieś tam było oczywiście latanie przed wyjazdem z kabłem od ABS-u, nie, ci mnie zauważyli, że tego kabla nie ma, jakiś inny trzeba było tam, no nie wiem, mniejsza z tym, coś tam było nie tak. W każdym razie jeśli chodzi o to radio, no to musiałem wyłączyć prąd, włączyć, radio wróciło. Wiem też, że kierowcy też to się zdarzyło, także jakieś pojedyncze przypadki tego zawieszenia się tego radia, trzeba wyłączyć, włączyć prąd i wtedy działa. Czytałem też na forum o tym, że to się zdarza, także no to jak jakaś tam przypadłość, ale no, ale nie zdarza się to często widocznie, więc okej. Okay. Teraz zauważyłem, że by trzeba było nasmarować zwrotnicę, jak przyjadę, także z takich rzeczy obsługowych jeszcze to do tego dojdzie, ale no poza tym naprawdę odpukać, no jeździ, po prostu jeździ. Obsługa, nic się nie dzieje, nawet jeszcze klocków w nim nie robiliśmy.
nie chcę zapeszać, bo to jak tak się gada, to potem coś się dzieje, ale ogólnie wszystko gra. Oczywiście z odbiorem tego auta też wiąże się historia. Nie pamiętam, czy ja to opowiadałem, bo to częściowo jest związane z innym autem, znaczy naczepą tak naprawdę, z awarią naczepy, bo niestety mi zepsuło od momentu odbierania tego samochodu awaria innego samochodu, bo to był samochód najnowszy, jaki kiedykolwiek w życiu odbierałem. Wiadomo, że jest w leasingu, to nie mogę powiedzieć, że go kupiłem, no wziąłem na siebie, wziąłem taką odpowiedzialność, bo nie go odkupiłem. W każdym razie jest to najnowszy samochód, nawet osobówki nigdy nie miałem tak młodej nigdy i nie mam nadal. Przepraszam. Więc dla mnie to się wiązało z dużym wydarzeniem. Samochód był odbierany z serwisu, bo to jest samochód potestowy, kupiony normalnie od Iveco, nie od komisu czy od właściciela, tylko normalnie od dealera Iveco. Tak jak mówiłem na poprzednim filmiku, miał bardzo mały przebieg, miał 45 tysięcy przebiegu, teraz ma 246. Odbieraliśmy go tam w październiku, czy we wrześniu 2018 roku. Wówczas był to dwulatek, niecałe dwa lata miał, no ale miał też bardzo mały przebieg, jak na samochód ciężarowy w takim wieku. No był to samochód testowy, który też jeszcze dosyć długo stał, bo ja tego nie wiem na 100%, ja to wiem od handlowca, że po prostu w międzyczasie zmienił się dealer. Jeden dealer, który obsługiwał ten serwis Iveco, nie wiem, zrezygnował, zbankrutował, zamknął w każdym razie działalność, a to auto stało. Dopiero ten nowy dealer, który to wszystko przejął, mi ten samochód sprzedał po jakimś czasie. Oczywiście on był sprawdzony, miał tam wymienione oleje, miał pełną obsługę zrobioną. Wszystko przed odbiorem i nawet bardzo mi wtedy Iveco zaskoczyło na plus. Bardzo też dziękuję za to. Bo pierwsze co mówiłem, to sobie myślałem, że jak go odbierzemy, to będzie trzeba kupić akumulatory nowe. No bo mówię, samochód stał tyle, jako samochód testowy też, no to wiadomo, że no na obsługę akumulatorów absolutnie dobrze nie działa. Przestoje, wiadomo, akumulatory się zasiarczają i jakieś tam krótkie dystanse odpalania, no to akumulatory niższe, no to mówię, pierwsze co na bank, będzie trzeba kupić akumulatory. No a przy odbiorze samochodu naprawdę no niesamowita, dla mnie to była niespodzianka, bo jak wiadomo, się powtarzam z tym wiadomo, ale dla takiego dziada jak ja, no to zakup akumulatorów, no to nie jest tego. Więc no, z tym się liczyłem i wiedziałem, że to mnie czeka, o zaraz po odbiorze tego samochodu, a tu się okazuje, że i to się dowiedziałem w zasadzie jako niespodzianka, odbierając ten samochód, że są włożone nowe akumulatory, gwarancja, wszystko nowiutkie, piękne. Szok. W prezencie poniekąd od Iveco, także samochód był przygotowany, z pełną obsługą, wszystko tak powinno być. Jedyne co zrobiłem w tym aucie, nie wyjeżdżałem w poniedziałek, tylko we wtorek, bo jechałem założyć tool collecta. I to wszystko. A właśnie wcześniej w planach miałem, że ten poniedziałek, jak odbiorę go w sobotę, to w poniedziałek pojadę akumulatory przełożyć i założyć tool collecta, no i w drogę. Ja już do serwisu chyba już jechałem z wiatolem swoim. No, także to miał być piękny dzień, bardzo się na ten dzień cieszyłem, ale też, znowu, to nie był poniedziałek, wtorek, piątek do odbioru, dzień jakiś tam roboczy, tylko sobota. I też poniekąd handlowiec poszedł mi na rękę z tym odbiorem, za to też dziękowałem, no bo wiadomo, ja byłem w trasie, ja jechałem z Niemiec z Magnolią, chyba o drugiej albo trzeciej w nocy ruszałem z Niemiec, nie wiem, z Vogtlandu bodajże, chyba pamiętam, że wtedy ruszałem z 72. I na rano do serwisu odstawiłem Magnolię, nie wiem czy mama, czy żona, nie pamiętam, mnie podwiezie na serwis i odbierałem Iveco. I sobie tak wyobrażałem, że kiedyś sobie tak wyobrażałem, że jak pojadę po nowy samochód, to, bo dla mnie, mówię, to nówka do serwisu. Tak sobie wyobrażałem, jak to tacy szefowie pięknie odbierają w koszuli, nowy ciągnik. Jeszcze taki w marzeniach zawsze miałem, że na ciągniku będzie na moje nazwisko albo nazwa firmy. Wiadomo, takie marzenia z dzieciństwa. I tak sobie wyobrażałem, że tak pojadę, jak szef, odebrać nowy ciągnik. A w rzeczywistości oczywiście pojechałem w odblaskowej kurtce. Kurczę, w trasowych szwedzkich chodakach, których jeżdżę na co dzień i w pośpiechu, bo nie było czasu. A w międzyczasie tak zwanym się dowiedziałem, że mamy dość poważną awarię w Niemczech. Naczepy. I to było tak, że jechałem właśnie z tych Niemiec w tej nocy, tata oczywiście też jechał wtedy. Gadaliśmy sobie przez telefon. I tata mówi do mnie, no to co, to dzisiaj mamy wielki dzień, pamiętam tak. Mówię, no tak, no też bardzo się cieszę, że bo oboje, tata też miał rano przyjechać i mieliśmy razem po to Iveco jechać. Nie? To taki miał być fajny, miły dzień,
Chcielibyśmy w dwójkę jechać jako takie spełnienie marzeń. Poniekąd naszych, dziadowskich. Wiadomo, dla niektórych, czy tam dla większości przewoźników to jest taki chleb powszedni. No i gadając przez telefon słyszę nagle taki huk, że aż wręcz miałem wrażenie, że się normalnie głośnik w telefonie zatrzęsł. I tata mówi, coś strzeliło. I czekaj, zjeżdżam na parking, słyszę, że tata jedzie coraz wolniej, zaczyna słyszeć jakieś walenie, potem słyszę na CB, ktoś do taty mówi, że chyba mu opona strzeliła. No i za chwilę telefon, okazało się, że łożysko stanęło w naczepie, czerwone, praktycznie rozgrzane do czerwoności, z temperatury strzeliła opona, prawie nowa, piękny Hankook, ten szeroki 445, bo to mega na balon. No i super, to była noc, ciemno, noc, ciemno, opisanie sytuacji. W każdym razie stwierdziliśmy, że no raz, że to było gorące, dwa, że tata, no wiadomo, zmęczony po całej nocy jazdy, no to mówię, no to się położy. I rano, jak się zrobi jasno, to zobaczy, co się będzie działo, co tam się stało dokładnie. No i ja chyba już o tym opowiadałem, tak że tutaj nie będę jakoś specjalnie rozwlekał. W każdym razie, no po to Iveco jechałem z, no podbity, strasznie podbity. Śpieszyłem się, chciałem jak najszybciej go odebrać, postawić pod domem i wyjechać do hurtowni po części, kupić jakieś, wziąć łożysko, co tam potrzeba, nie wiem, czekałem na informację od taty, co tam trzeba będzie wziąć ze sobą. No i w osobówkę i do Niemiec, nie, po robić tam po prostu to razem z tatą to koło, to łożysko. A wiadomo, że łożysko, no to prosta sprawa, nie jest w safie. Znaczy, no na warsztacie to tam dla mechaników spoko, tylko żeby to narobić na parkingu. No, że humor miałem skopany totalnie, odbierając to Iveco. Nie tak to wszystko miało wyglądać, nie wiem, może to był jakiś omen dla kolejnych potem sytuacji, do tego, że z tym Iwekiem, no to nie ma jakby problemu z nim jako z autem, ale z pracą na niego były problemy potem, ale to opowiem później, bo był kontrakt, no po prostu praca była umówiona super na niego, że nawet jeździłem i oglądałem nowe Renówki, byłem w serwisie i myślałem o nowej serii T. Aż w ogóle nowym aucie z salonu myślałem, bo tak sobie kalkulowałem, że super, no samochód nowy, na gwarancji, niczym się nie będę przejmował. No ale jakoś też opatrzność boska zadziałała, że będąc w Iveco w serwisie, w salonie, rozmawiając o nowym aucie i właściwie dochodząc do wniosku, że nie ma jakichś szczególnych różnic między Iveco a Renault cenowo, tam nie wiem, bodajże było 2 czy 3 tysiące euro, także to jakoś tam specjalnie wielkiej różnicy nie robiło, rozkładając go tam, nie wiem, na 3, 4, 5 lat w leasingu, to wszystko jest też, że wtedy trwały obliczenia, starałem się jak najbardziej to wszystko zrobić z głową. Potem będę mówił o swoich przemyśleniach na ten temat, będę mówił w odcinku o właśnie leasingu na ciągniki. No, ale mniejsza z tym, już wychodząc z tego Iveco, handlowiec do mnie mówi, a może by się Pan tym zainteresował? I wtedy właśnie pierwszy raz zobaczyłem tą testówkę, no i okazało się, że naprawdę cenowo była spora różnica, do tego praktycznie nowy samochód, jeszcze na gwarancji, ja do niego potem dokupiłem jeszcze serwis, dodatkowo ubezpieczenie, assistance, także no ten się okazał najlepszym wyborem. No i teraz po tych półtora roku stwierdzam, że jak najbardziej tak, z tego względu, że jest tak jak jest, a gdy, w sensie na rynku, a gdybym miał płacić ratę jak za nowy ciągnik, czyli praktycznie jeszcze raz taką jak teraz płacę za to, za Iveco, to nie mam pojęcia, co by było, to naprawdę by było ciężko. W każdym razie z 8, no to na szczęście był lekki ładunek, jakiś tam kategoria automotive 8-9 ton i podjęliśmy decyzję, że po prostu no oś do góry na pas, przełożone tylko koło na zapas, żeby nie wyglądało, że wiszą strzępy opony. Do granicy było jakieś tam do 2 godzin jazdy, pamiętam półtorej czy coś takiego, także też opatrzność boska czuwała, że nie gdzieś tam, kurde, w Belgii się to stało. I no i tyle, no i tata zjechał i robiliśmy to już u siebie na warsztacie to wszystko, no bo, znaczy na zaprzyjaźnionym warsztacie. Bo wiadomo, dziad normalnie powinno się do serwisu jechać w Niemczech robić na czepę pewnie i jeszcze opony kupić nowe na oś. Ale no, ja mówię szczerze jak jest, jak Mariusz Max Kolonko, po prostu oś do góry na pas i do siebie. Także tyle się cieszyłem, że nie musiałem do Niemiec jechać, że tata wieczorem w sobotę szczęśliwie przyjechał do domu. No i na ten moment jakoś tam sytuacja była zażegnana. Teraz zobaczę, czy mi się w ogóle nagrywa to, co gadam, bo kamera była już... Mrugała bateria, a dobra, bateria nie mrugała, ale jeszcze jest. Dobra. Że fajnie, że przynajmniej się to udało tą historię dokończyć. Jadę dalej.
odezwę się jakoś tam później. Bardzo głośno tutaj wiatr pika w tym samochodzie, kurde. Ja, taki mam wrażenie, jakby tu dochodził dźwięk z głośników. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Czy to przecież wiatr jest normalnie na szybie, czy to kurde jakoś się łączy falami radiowymi, czy co? Nie mam pojęcia, dlaczego to tak głośno słychać tego wiatra, czy jakoś tu się niesie. Chodzi o podkład, tak? Ja już rozładowany, jak widzicie. Znaczy, jak słyszycie. Tak. Przez cały Szczecin słychać tutaj kolegów z Wanien, nie? Oni, już nawet się pytałem, czy oni mają tylko jeden kanał w CB? Prawdopodobnie tak, jak jest wywrotka, to ma takie CB tylko z jednym kanałem i akurat pech chce, że 19, no. Cały Szczecin przejechałem i non-stop ględzenie o tym, kto gdzie ma wykiprować. No normalnie szału nie dostać. No dobra, ja już rozładowany, lecę na załadunek, oczywiście spóźniony, mamy godzinę 13.09, ja powinienem być na rozładunku już o godzinie 13.00. Mam nadzieję, że nie będzie źle. I tak pewnie będzie kibel i tak, bo to piątek przy załadunku zawsze kiepsko. Godzin 14 stopni, piękna pogoda, gorąco. W słońcu, o Jezus, to właśnie ten hamulec górski, kurde, naprawdę, że jak na tym drugim biegu to już tak mocno zrzuca, że trzeba pamiętać o tym, żeby go odpuścić, bo jak chwilę dłużej pociągnę, to zaraz mi z 2-3 biegi w dół zrzuci, zaraz go tak hamuje. Sprawa jest tego typu, że tata mi ładuje auto. Rozładował swoje, załadował na poniedziałek i wskoczył kurs w firmie, która jest bardzo blisko naszej bazy, a że mój tam stoi, tata ma drugi komplet kluczyków, no to stwierdził, że załaduje też mojego, także jednak praca na trzech samochodach w dwie osoby w części przynajmniej jest możliwa. Ja załaduję tego, kierowca rano go pojedzie w poniedziałek rozładować. Nie wiem jeszcze tylko, co będzie ładował, kurde, to właśnie trzeba ustalić. Mam nadzieję, że w ogóle coś będzie ładował. A ja pojadę już dalej rozładowywać tego swojego. Może się uda zrobić legalizację tachu, ale nie wiem, zobaczę na poniedziałek, bo czas się kończy z legalizacją i będzie trzeba to w tym tygodniu ogarnąć. Jezu, przepraszam, się zapowietrzyłem. Dobra, będę się włączał później z... może z załadunku, może z drogi. Także no niestety ten tydzień na tarczy. Znowu wracamy na tarczy. Jeszcze 3 godziny do bazy, także jeszcze nie można mówić, że jakiś tam podsumowań, bo trzeba jeszcze szczęśliwie do domu wrócić. Tata też musi szczęśliwie wrócić. Tyle z tego dobrego, z tego piątku, to że taci się uda załadować dwie naczepy, bo żebym ja już na poniedziałek też miał robotę załadowaną. Bo co, tata tego rano zrzucił to, co wczoraj przyciągnął z południa Polski w Poznaniu. No i tylko co, załadował na poniedziałek, co prawda ma dobrą trasę na poniedziałek, bo jedzie tam za Kraków, no ale znowu 4 zrzutki, no to już jest gorsza sprawa. No ale dobrze, że kilometry są. No i mówię, tyle czasu, że uda się też, że tata jeszcze załaduje też moją naczepę. Także to pasuje, a ja już teraz tą naczepę co ciągnę, znaczy wiadomo, no cały zestaw przekazuję dalej kierowcy i ta naczepa jest załadowana też na poniedziałek i w poniedziałek kierowca ją rano rozładuje, no i też już leci ładować kominy. Niestety kierowca będzie miał kominy, jakieś tam kruciaki w okolicy Poznania. A ja mam 3 punkty i kończę w Kostrzynie nad Odrą i zobaczymy, co tam mi się uda z tego Kostrzyna wyhaczyć, albo ewentualnie gdzie, jak daleko na pusto pojechać po kolejny ładunek. No, mam tam jakieś pewne przewidywania. Zobaczymy. W poniedziałek rano też spróbuję zdążyć na legalizację tacho. To oczywiście też pokażę, bo w Magnolii się kończy. To nie wiem, czy mówiłem, czy chyba mówiłem, no. Także jadę na tą legalizację. No i tyle, no. Kryzys się dzieje. Pracy coraz mniej. Miejmy nadzieję, że teraz te kolejne tygodnie rusza automotive pomału. No to mam szczerą nadzieję, że jak ruszy automotive, to też tej pracy będzie więcej, bo się zmieni też układ sił, powiedzmy, bo na ten moment jest układ sił taki, że spedycje nas cisną jeszcze bardziej niż normalnie, bo wiedzą, że jest dużo samochodów, mało roboty. To jest takie błędne koło, bo spedycje się jeszcze na tym przyjadą, bo jest bardzo mało jest spedycji tak naprawdę, jak ja się o tym pogadam, mało jest spedycji, które faktycznie mają robotę z pierwszej ręki i oferują ją za normalne stawki, tak jak to powinno działać na rynku, tylko
większości to są spedycje, które mają robotę z drugiej ręki i jeszcze na tym coś tam przecinają, albo nie coś tam, tylko bardzo dużo i tylko po prostu mielą pieniędzmi przewoźników na bardzo długie terminy płatności. To są takie, można powiedzieć, piramidy finansowe. Ja o tym kiedyś Bogana, bo miałem też do czynienia z taką spedycją i powiem szczerze, że ona jest, to nie jest ta spedycja, o której wszyscy wiemy, wszyscy mówimy, ale też jest taka znana, medialna. Nie chcę o niej za bardzo mówić, bo nazw i tak dalej, ale no moim zdaniem to wręcz zakrawa o piramidę finansową. W sensie oni jeżdżą na terminach płatności, znaczy przewoźnikom dają bardzo długie terminy płatności od klientów. Nikt nie wie, jakie mają te terminy płatności, podejrzewam, że nie aż takie długie i po prostu mielą tymi pieniędzmi jak Amber Gold. Jak zacznie tych pieniędzy, jak zacznie przewoźników brakować, zaczną przewoźnicy padać, no to ta cała piramida runie i pociągną jeszcze więcej przewoźników. I także niestety też wieszczę to, że za jakiś czas, ja już o tym mówiłem wcześniej przed kryzysem, a teraz kryzys do tego po prostu dwukrotnie albo trzykrotnie to przyspieszy. Po prostu tak zaczną firmy padać jak muchy z tego względu właśnie, z tych powiązań, tych zależności, tych piramid finansowych, że trzy firmy na jednym ładunku to trzy firmy sobie z tego przycinają. A najgorsze ochłapy ma przewoźnik, który tak to bierze, bo mniej dołoży do leasingu. To wszystko to jest chore po prostu, ale dobra, to kiedyś o tym pogadam, bo znowu dygresję. Zajeżdżam na bazę, zrzucam bagaż doświadczeń chyba. Przykładam rzecz do Magnolii, część do osobówki, pierdolnik cały czas. I co? I zrobię jeszcze taki rzut, taką prezentację. Wnętrze jak będzie opróżnione, no i to będzie koniec. Teraz póki pamiętam, wiem, że to jest dygresja, wiem, że to jest znowu chaos, ale mogę przy prezentacji wnętrza mogę o tym zapomnieć. Duży minus tego Iveco, a bo już o tym mówiłem. Mówiłem o tym chyba w poniedziałek. To gniazdko 24V. Widzicie, tam w tym miejscu jest, tam mam przetwornicę, no do dupy. Cały czas ten schowek jest otwarty, no fatalnie to jest usytuowane. I tylko jedno gniazdko 24V. Tu jest 12, w fajnym miejscu 12 jest też z tyłu na ścianie, tam przy tej półce do laptopa, a tam 24, no bez sensu. Dobra, nie gadam więcej, włączam się na bazie.
bazie na czas. Jak będę się wypakowywał z Iveco i przypakowywał tutaj, to do Magnolii, to odpalę ją, żeby sobie trochę pochodziło. Od razu tu, dobra. Paliwa mało. Niestety. No i to jest dźwięk ciężarówki. Dobra. Renata, ty sobie trochę pochodź. Nie obrażaj się. Nie obrażaj się, co nie wiem. Dobra, muszę zostawić kartę. Kurde, zaraz się ciemno zrobi. To idę szybko z tym, z tą prezentacją tego Iveco całego. No i tak, koniak jest, każdy widzi. Iveco Highway, jeszcze raz powtórzę, 2016 rok. Teraz 247 tysięcy dokładnie przejechane. To jest ten jeszcze przedliftowa, starsza wersja, czyli na drzwiach ten tylko czarny plastik, nie ma tego takiego jakiegoś z tej srebrnej takiej, nie wiem jak to powiedzieć, no tego srebrnego plastiku, jaki jest w tym XP. Już prawie znowu zapomniałem, jak się nazywa ten XP. Już go tak mniej więcej z zewnątrz pokazywałem, no. Co tu więcej jeszcze można powiedzieć? Niestety pomału zaczyna być widać, napisy wychodzą zdarte. Jezus, jakie dźwięki. Bo on, wstawię zdjęcie, jak nie zapomnę, jak on wyglądał w czasie, jak go oglądaliśmy i potem po zakupie, bo miał pasy. Tu miał tam nazwę dealera z boku i miał takie białe pasy przez kabinę. O, tu już widać niestety te pozostałości. Euro 6 bez EGR. Takie napisy, taka to wersja. I niestety tam, no, do góry pojazd testowy. I teraz to wszystko wychodzi, także polerka czeka niestety. Tak jak mówiłem, to bym chciał się zająć tym, żeby to troszkę, chociaż wiadomo, no nie na szkło, ale żeby to lepiej wyglądało. Z ciekawostek, tutaj jest w Iveco, no pewnie w większości ciągników tak jest, ale tu akurat w Iveco pokażę, jest gniazdo do podłączenia. Nie trzeba szukać akumulatorów, bo akumulatory są w ramie z tyłu. Także no jakby w razie co nie zapalił, no to jednak jest tam ciężko dojść. Dlatego też tutaj mamy fajne gniazdo. Tu się podłącza plus, tutaj minus. Tu jest uziemnienie. Także można odpalić tutaj tylko stąd auto. Także no elegancko, to jest bardzo wygodne. Fajne ma obrysówki tu z boku, oryginalne. Tylko mi brakuje w Magnolii. Co tu więcej jeszcze można powiedzieć? Zaraz przejdę, że tak powiem, do środka samochodu. Tutaj to nie jest nieotwierane, to jest bardzo uciążliwe, tak żeby na przykład linkę celną przeciągnąć, to trzeba wejść na tamtą stronę i sięgać od drugiej strony, także to jest uciążliwe. Schowki, jeśli chodzi o zewnątrz, no to tu mamy schowek jeden. Do niego jest też dostęp od środka, to jeszcze pokażę. Jest fajny, wygodny, dosyć wysoko, no ale więcej nie potrzeba. Tu jest taki tak zwany, to powiedzmy, brudny schowek, ale no nie jest to aż tak brudny, w sensie no tam nie ma żadnego dostępu z zewnątrz, no ale no to bardziej tak na narzędzia. I z drugiej strony, co jest fajne, jest identycznie analogicznie, tak samo jest, są dwa schowki. Właściwie teraz bez sensu to pokazuję, bo za chwilę schowek będzie opróżniony, więc będę mógł mieć więcej pokazać. Tutaj lewarek, narzędzia oryginalne są tutaj. Jakoś tak patrzę, że ta lewa strona bardziej czysta niż prawa. I tutaj narzędzia, gaśnice, też tam klucz przekładniowy też. No ogólnie schowków ma i są w miarę wygodne te schowki. Co więcej, to bodajże 1300 litrów baki. Z tej strony jest większy bak, z tamtej strony mniejszy. Tutaj się pokazuje poziom z tego baku. Zbiornik AdBlue. Hebel do wyłączenia prądu. Nadkola, z trybicznie jest problem. Specjalnie mamy zamocowane i znowu się wyrywają. No i tak. Taki po prostu zwykły, najzwyklejszy buł roboczy. Piękno tkwi w prostocie w tym momencie.
bez tuningu, bez jakichś wielkich udziwnień. Koń roboczy służący do zarabiania pieniędzy, a w rzeczywistości do tego, żeby za niego płacić raty, bo w transporcie się nie zarabia. Takie są moje spostrzeżenia. No nie wiem, co tutaj jeszcze z zewnątrz. No nic ciekawego, no pożegowane to jest w sumie to co. Tak tutaj jeśli chodzi o to czynności obsługowe, które mamy do w Iveco. Zbiornik płynu chłodzącego, zbiornik na płyn do spryskiwaczy, wiadomo. Chłodnica. Dobra, kogo ja uczę? Wszystko wiecie przecież, znaczy uczę. No i tu się sprawdza olej też, w sumie wygodnie. I też olej się tutaj leje. Także to jest fajne, wygodne, nie trzeba podnosić kabiny, żeby takie najprostsze obsługowe czynności zrobić. Nie wiem, czy chyba w tych starszych modelach, bo pamiętam, jak jeździłem dla spedycji, oni mieli Iveco, te Eco Stralisy, to chyba, kurde, musieli kabiny podnosić, żeby dolać olej, także no to współczuję w tej sytuacji. Tutaj tego nie trzeba robić. Aha, to jeszcze chciałem pokazać. No, tu się odchyla w ten sposób. Jest dostęp do przewodów. Tu jest pompka, jakby zeszło paliwo długo. Tak mnie, jak go odbierałem, to mnie handlowiec trochę wystraszył, bo jak będzie długo samochód stał, to może paliwo zejść, to tutaj trzeba podpompować, Boże kochany, no żeby od samochód zapalił, nie? No ale albo nigdy u nas długo nie stał, albo nam się to po prostu nie zdarzyło, bo nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby tej pompki używać. Dobra, za chwilę do... No i dobra, no trzeba się śpieszyć, gdyż ciemno się już robi, a ja się śpieszę do domu oczywiście. Zdejmę ze łba, będzie łatwiej, na szybko, bo muszę tu jeszcze posprzątać. Ładnie to wszystko zrobić tak jak było. Żeby nie było, że wziąłem i nabrudziłem. Boże kochany, dobra. Bez jakichś wielkich patetycznych tonów. Gniazdko 12 V i zajebisty stolik na laptop. Super sprawa, niech zapalę chyba światło. O, dobra. Stawiasz sobie tutaj komputer, tu sobie siedzisz, jesz obiadek elegancko. No wiadomo, tam w tych nowoczesnych samochodach to tam takie są na pewno rozwiązania zajebiste, że nie ma co się tam zachwycać z salonką głupią w Iveco Highwayu. Ja osobiście jako dziad się zachwycam, więc o tym mówię. Siedzisko, kanapa, no coś co widać. Podnosisz to i w środku jest ten, jest od do góry, od góry jest dostęp do tego zewnętrznego schowka. Tu jest tak samo, w ten sposób się podnosi i jest dostęp do tego drugiego słupka. Tam jeszcze jak widać jest folia fabryczna, tu też jest webasto. To jest mega głupie rozwiązanie, no tak małym jak no nic nie zrobimy, w sensie tu jest tak mało miejsca przed nogami, z tego względu, że tu jest właśnie to siedzisko. Jakże to siedzisko teoretycznie można by tutaj podnieść w ten sposób, tutaj jest zablokować i wtedy można ten fotel dalej przesunąć i tam masz więcej miejsca. No ale co z tego, skoro tu masz taką dziurę? No to wiadomo, że nikt tego rozwiązania stosować nie będzie. Tutaj tego nie ma, dobra. Także do tego na pewno nikt nie stosuje. Teraz tak, stolik zamyka się w ten sposób. Naprawdę w sumie szybko, łatwo. Nie mam problemu i mamy łóżko. Łóżko szerokie. No, generalnie rzecz ujmując jest twarde i większość powie, że jest niewygodne. Tak jak ja mówiłem, zresztą w filmie już wcześniej, też tak samo na początku mówiłem, że jest niewygodne. Ale kwestia przyzwyczajenia, po raz kolejny powtórzę to, jeśli chodzi o ten samochód, nie jest źle. Nie jest źle, naprawdę da się wyspać. Teraz jak ja kierowca miał, kierowca chyba miał salon, miał łóżko, ale dobra. Najpierw to wszystko powycieram, kurzę i wydmucham. Więc na razie tego nie składam. Tutaj takie wiadomo standardowe, jak w większości ciągników, półki, tu jest dodatkowa zasłona. Tam już nie będę teraz łóżka rozkładał, no jak wiadomo, duże łóżko, nie wiem, czy tam jest taka półka, chyba też jest. Tutaj druga półka, trzy schowki, jeden, drugi, duży. No tu są rzeczy kierowcy, także nie będę tam szczególnie pokazywał. Tego typu półki są. Sobie wyłączam.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kabinę. Tutaj mamy tak, nie wiem, co, czy to jest jakby no dokumenty, powiedzmy. No w sumie takie przydatne, jakieś pierdółki, no tu mamy żarówki, bezpieczniki, no ale słychać już nawet po samym tym, jaka, że to jest słaba jakość tych plastików, no. No niestety. Tutaj, jeśli chodzi o samą ergonomię, powiedzmy, stanowiska pracy, to ten panel jest fajny. W sensie tak, może faktycznie trochę się trzeba odchylić, żeby dotknąć, jak się siedzi wyprostowanym, ale tak fajnie, powiedzmy, się jest skierowane w kierunku, skierowane do kierowcy, wygodne, no i tak w sumie no ładna deska rozdzielcza, jakby nie było, moim zdaniem jest ładna. Ten panel dotykowy, jak widać, bardzo się brudzi, no ale dobra. To jest śmieszne, to wygląda jak te od skrzyni biegów, to wygląda jak w autobusie jakimś, no ale i nie jest to specjalnie wygodne, no ale właściwie no kwestia, po raz kolejny, kurde, to będzie tytuł chyba tego odcinka, i Iveco, kwestia przyzwyczajenia, ale nie wiem, czy to dobrze. Tutaj blokada mechanizmu różnicowego, no ja tu chyba już o tym panelu mówiłem, także już nie ma co więcej. Podsumowując, no Iveco, niedroga, o, patrzcie, bym tego zapomniał, cieszę się, że bardzo przydatna, fajna rzecz. Ten magnes tylko i wyłącznie do telefonu. Można w nawie włożyć, czy ja sobie tam też to kładę w ten sposób, żeby telefon mieć taki, tak powiedzmy, coś w stylu, nie wiem, stojaka na telefon. Dobra, nie chodziło, nie mówimy tutaj o magnesach do telefonu. Prosta maszyna, tania maszyna i naprawdę muszę przyznać, odpukać, jak na razie, przynajmniej przez półtora roku, bezawaryjna naprawdę, więc spalanie, no nie udało mi się niestety osiągnąć jakiegoś super wyniku od środy, tylko 3 dni, no może bym dłużej powiedział, od środy tak naprawdę do piątku cały czas ciężko, tylko w jednym dniu miałem tam 13 czy 15 ton na powrocie, cały czas ciężko, tryb mieszany, autostrady plus krajówki, 30,1 mi wyszła norma. Zobaczymy jutro, będę jeszcze z tatą na bazie mierzył normalnie miarką w bakach i wtedy będzie ten wtedy powiedzmy bardziej miarodanie, bo to według komputera. Także no, dobrze, niedobrze, no mogłoby być, na pewno mogłoby być lepiej. No. Na kraju Euro 6, myślę, że powinno być trochę lepiej, ale też ja musiałbym też dłużej tym samochodem pojeździć, jakbym dłużej jeździł, też na pewno bym lepszą normę zrobił, no. Nie powiem tego jeszcze raz, kwestia czego, no ale trzeba by się na pewno bardziej objeździć, powiedzmy, z tym samochodem, bo do każdego samochodu trzeba się przyzwyczaić. No, także tak, nic specjalnego, podsumowując, dla większości użytkowników, którzy jeżdżą super Volvami, Scaniami, DAFami i nie wiem czym tam jeszcze, Mercedesami, ale dla mnie, dla dziada, samochód, no może nie wymarzony, nie powiem, że wymarzony, ale na pewno spełniający oczekiwania, z którego jestem zadowolony, podsumowując. To wszystko będzie na ten odcinek i na końcu chyba jeszcze mówię te zdjęcia z zakupu i z momentu oglądania. Pozdrawiam. To jeszcze tylko szybki rzut tutaj dogram, jak jest łóżko zamknięte całkiem na ścianie. No jakby nie było Iveco, bo Iveco, jakie to Iveco, ale miejsca dużo, co? Miejsca dużo i jak do spania, bo tu jest ta drabinka, też nie jest jakoś specjalnie uciążliwe, żeby to łóżko położyć, o. I proszę bardzo, też jest naprawdę tutaj dużo miejsca i ten magnes jest grubszy, no wejście nie jest specjalnie wygodne, ale jest fajnie, no i tutaj są też te, tak jak mówię, te półeczki. Także to też można wykorzystać tak czy siak, o. Jak się zupełnie na ścianę położy, to jak jest elegancko. Tu można różne rzeczy pokłaść. A i tu o tym zapomniałem powiedzieć. Tu jest taki panel. Aha, teraz tym zapalam światło do góry. I teraz czy ja tu mam zapalone, czy zgaszone? Zaraz. Zgaszone. Spróbuję jeszcze raz. O, pali się. Teraz gaszę. Fajnie, też fajna sprawa. I tutaj lampka do czytania. Tu jest taki panel.
Fajna sprawa, tylko że jest, niestety jest z jednej strony tylko łóżka, więc to jest niewygodne jakby. Tu mając głowę spoko, możesz obsługiwać elegancko, a z tamtej strony no to się trzeba przełożyć. Szkoda, że nie jest wyciągany, nie jest zmieniany, tak jak na Pawskanie tak było. I tam w tych nowych autach teraz też na pewno jest, ale no bo ja się tam na nowych nie znam. Za bardzo tylko pokazuję stare i tanie. Taki mój los. I tu mogę na przykład sterować szybami, to jest wygodne bardzo. Szyber dachem, zamyka się, otwiera samochód tutaj. Chyba przednim roletą też, ogrzewaniem. Tu można budzik, radio. Także jak najbardziej fajna, przydatna sprawa. I co najważniejsze, nie rozładowuje to akumulatorów. Także nawet jest kluczyk jest wyłączony, ten panel działa. Całą noc można obsługiwać, szyby chodzą cały czas. Z tego panelu szyby chodzą cały czas, nawet jak nie masz kluczyka w stacyjce. Co jest bardzo wygodne, ale jak przykręcisz kluczyk, to szyby działają tylko jakiś czas. Po pewnym czasie te szyby już nie działają. W sensie trzeba by przekręcić kluczyk jeszcze raz. Czyli po prostu odcina prąd, no i w ten sposób oszczędza. Czyli no, nie jest tak jak w Volvie tym nowym, że trzeba wyciągać kluczyki tam czy tam na zero robić kluczyk, nie wyciągnąć tylko na zero robić kluczyk, żeby nie wyładować akumulatora. Dobra, to już to tyle.